Witam Was w kolejnym odcinku jazdy próbnej, ale nie jest to groźba. Metodą PDR wyciągniemy dzisiaj wgniecenia. Mamy do tego mnóstwo przyrządów, a jest ze mną Kuba i Mariusz. Może Tobie to oddaję. Koniec tego jakże groźnego wstępu. Mariuszu, czym dzisiaj się zajmiemy w firmie S+? Dzisiaj głównie będziemy się zajmować jakby renowacją lakieru i nanotechnologiczną ochroną lakieru. Będzie to polegało na tym, że najpierw musimy wypolerować jakby lakier, żeby pousuwać wszystkie rysy, wszystkie jakby zmatowienia, czy wszystkie jakby ślady obce na powłoce lakierniczej. Dopiero później będziemy nakładać właśnie nanotechnologię, która polega na tym, że na powłokę lakierniczą będziemy nakładać taki niewidzialny filtr, który składa się z ceramiki, szkła, platyny. Nośnikiem oczywiście jest alkohol i jeśli ten alkohol wyparuje, to wtedy te mikro, że tak powiem, cząsteczki tych właśnie pierwiastków wnikają w mikropory lakieru, dzięki czemu właśnie lakier staje się wtedy bardziej odporny na zarysowania, jest bardziej śliski, dzięki czemu właśnie cały brud czy wszystkie zanieczyszczenia nie mają się czego przyczepić, prawda? Głównie też jakby chroni przed czynnikami zewnętrznymi, czyli promieniowanie UV, lakier jest wtedy bardziej dłużej, utrzymuje tą swoją głębię koloru, prawda? I mniej więcej tak to będzie wyglądać. Powiedziałeś w takim mądrym języku, a ja Cię spytam jak taki Jan Kowalski, co ja z tego będę miał? Jakby to ująć słowa, żeby zrozumiał to jakby Jan Kowalski, prawda? No tak jak już wspomniałem, przedłuża to żywotność na pewno lakieru, prawda? Czyli efekt będzie widoczny, Jak najbardziej. Właśnie zrobimy coś takiego, że przetniemy, w cudzysłowie oczywiście, przetniemy maskę na pół taśmą, pół maski będzie wypolerowane i na połowę położymy nano. Następnie później pokażemy jakby efekt, może nie ślizgości, ale gładkości lakieru, gdzie jakby wylejemy na całą maskę wodę i będzie, no nie chcę już jakby tutaj być, że tak powiem, prorokiem, Zobaczymy, na czym to będzie polegało, ale widzę w odbiciu lampy, nie wiem, czy wy, drodzy widzowie, zauważycie wgniecenie. Jesteście w stanie również naprawić całe auto po gradobiciu. Tak, tak. To jest akurat klasyczne uszkodzenie, załóżmy po kasztanie, czy właśnie po gradzie, gdzie... Mamy jesień, tak. Kasztan. Tak, jak już najbardziej. Praktycznie zima. Jak najbardziej. I wiadomo, że po prostu przy, załóżmy, nowych autach, czy załóżmy przy wypolerowanych autach, takie jedno wgniecenie strasznie przyciąga uwagę, prawda? A już nie wspomnę o gradobiciu, gdzie jest po prostu taki, że tak powiem, kuleczka jest co kawałek jakby umieszczona na powłoce lakierniczej. Natomiast no, my działamy jakby metodą PDR, czyli po prostu bezlakierowe wyciąganie wgnieceń. Musimy jakby przywrócić oryginalną strukturę blachy do jak najbardziej właśnie oryginalnego stanu. Będzie to polegało na tym, że musimy jakby wymasować te wgniecenie. Nie wypchnąć, nie wypukać, nie wyklepać, tylko wymasować te wgniecenie, żeby wyprowadzić to jak najbardziej na lustro. Zero szpachlu. Zero. Zero malowania. I kolejna sprawa. Jeżeli mam takie auto po gradobiciu, a jestem do niego bardzo przywiązany i nie chcę go sprzedawać, nie chcę go malować, ponieważ zależy mi na jego jakości. W jakim czasie jesteście w stanie naprawić mi ten samochód? Jeśli chodzi o gradobicie, to jest to uzależnione od tego, ile sztuk jest w aucie. Załóżmy, jeśli jest około setki, myślę, że to jest kwestia 2-3 dni. Natomiast... To i tak bardzo ładnie. Tak, tak. No przy klasycznej metodzie, czyli lakierowanie, szpachlowanie, no trwa to około tygodnia, 2 tygodni, prawda? My natomiast no, działamy, że tak powiem, ekspresowo, czyli po prostu to mniej więcej 2-3 dni. Natomiast jeśli chodzi o pojedyncze wniecenie, to jest kwestia dosłownie pół godziny, godzina i jest wyciągnięte, nie ma śladu. Oczywiście nie mamy tyle czasu w naszym programie na samo wyciąganie. Pokażemy Wam to w skróconej wersji, ponieważ w telewizji czas leci szybciej, ale jeżeli będzie to gradobicie na dachu, musicie wszystko ściągać wewnątrz, tak? Znaczy może nie ściągać, a popuścić. Prawda? Nie demontujemy w 100% elementów, jedynie po prostu musimy... Czyli nadal jest jakiś szacunek tak, do auta, tak? Nie wyciągamy tej podsufitki na zewnątrz, nie wyciągamy wszystkich części na zewnątrz, żeby już uniknąć jakby bałaganu. Wszystko jest poukładane w środku, w autach, oczywiście swoim, że tak powiem, sposobem, prawda? Załóżmy, no, słoneczko od strony kierowcy leży po stronie kierowcy, prawda? Takie wszystko poukładane, żeby to wszystko było w środku, żeby tego nie pogubić, żeby jak najbardziej właśnie zachować stan oryginalny. Okay.
zaczynamy. Którą część maski będziemy polerować? Tą część maski będziemy polerować. W takim razie w cudzysłowie odcinamy ją, ale zanim Kuba jeszcze przejdzie do swoich prac, my może zajmijmy się tematem ptasich odchodów. No widzę, że tutaj mamy z tym do czynienia. Tak, no jest to no, nieunikniony efekt, jeśli ktoś, załóżmy, zostawia auto na zewnątrz, prawda? Albo pod gniazdem bociana. Albo pod gniazdem bociana. No tu już na pewno by mogło się skończyć na lakierowaniu, jeśli bocian by narobił nam, że tak powiem, kłopotu. Ponieważ no, to jest taka chemia, która po prostu wnika w całą strukturę lakieru, powoduje spękania, powoduje, że tak powiem, jakby no, wgryzanie się tych ptasich odchodów w całą strukturę lakierniczą. Jeśli, załóżmy, ptasie odchody nie wniknęły tak głęboko, że aż przeżarły cały lakier bezbarwny, też jesteśmy w stanie to usunąć, jesteśmy w stanie to wyciąć. Natomiast no, z doświadczenia wiem, że no, należy to jak najszybciej ściągnąć, jeśli zauważymy coś takiego na aucie, no bo może narobić troszkę bałaganu. W takim razie proszę Cię, Kubo, o rozpoczęcie naszej akcji. Najpierw mamy do czynienia ze zwykłym polerowaniem, tak? Tak, tak. Przy nanotechnologii lakier musi być jakby idealnie śliski. Musi być albo właśnie nowy, fabryczny, lub właśnie wypolerowany, żeby nanotechnologia nie wnikała w rysy, tylko w mikropory lakieru. Bo jeśli wniknie w rysy, no to wtedy mija się to kompletnie z celem, prawda? Co będzie kolejnym elementem? Polerowanie z jedną z pas, później kolejna pasta? Polerowanie jakby trzema pastami, prawda? Są to oczywiście preparaty firmy APP. Trzeba jakby też odpowiednio jakby schodzić gradacjami, żeby pasta była coraz bardziej drobniejsza, żeby ten lakier był coraz bardziej śliski. Bo nie oszukujmy się, teraz można powiedzieć w cudzysłowie, że rysujemy ten lakier, bo musimy go jakby porysować, żeby wyciąć właśnie te wszystkie rysy, które znajdujemy. Czyli robimy coś nielogicznego. Tak, tak, dokładnie, ale to oczywiście zobaczymy efekt. Jest to tajemnica wasza, tak, na czym to polega. Oprócz tego, że pokazujemy Wam nanotechnologię, również w kolejnych programach pokażemy coś niebywałego. Tak jak zdziwieni pewnie byliście po zeszłym odcinku, że można w tak świetny sposób odnowić klosz, tak można również nasze siedzenia, które niefortunnie zostały przypalone przez papieros. Tak, dokładnie. Wypalenia po papierosie bardziej to działa na zasadzie maskowania uszkodzenia, czyli po prostu my nie wstawiamy tam nowego elementu, to nie będzie, załóżmy, nowe, ale będzie wyglądało jak nowe. Załóżmy, ktoś, kto nie widział wcześniej tego wypalenia, raczej nie znajdzie tego po naszej naprawie, natomiast ja, czy załóżmy klient, prawda, będzie widział nasze miejsce naprawy. Dlatego tak, jak już wspomniałem, to jest bardziej na zasadzie maskowania uszkodzenia. Ale trzeba sobie samemu też w głowie pomyśleć, co jest lepsze. Czy załóżmy wypalenie po papierosie, czyli przysłowiowa dziura, prawda? Czy załóżmy w najgorszym przypadku plama po soku. Profesjonalne polerowanie jest tylko wtedy, gdy lakier jest jakby bezbarwny, prawda? Jeśli, załóżmy, ma drobne ryski, no to już to nie jest lakier bezbarwny, prawda? Natomiast jeśli chodzi o profesjonalne polerowanie, jest tylko wtedy, kiedy w słońcu nie widzimy tak zwanych hologramów, tak zwanych tułek, smug. Lakier musi być dosłownie klarowny, idealnie, że tak powiem, przejrzysty. I oczywiście Wy
zanim zabieracie się do jakiegokolwiek auta, czyścicie go, tak? Tak, tak. Tak jak już wspomniałem, zaczynamy taki proces myciem detailingowym, który polega na tym, że usuwamy praktycznie każde zanieczyszczenie znajdujące się na powłoce lakierniczej, łącznie z lotną rdzą, komarami, smołą, właśnie ptasie odchody, prawda? Najczęściej takie rzeczy widzimy, jak umyjemy auto na zwykłej mylni i przejedziemy ręką, bo tutaj dosłownie pod listą. O tutaj nawet widać te wszystkie wtręty. Te auto akurat nie było myte detailingowo, bo nie było takiej potrzeby, nie będziemy wykonywać tego zabiegu na całym aucie, jedynie robimy tutaj właśnie tylko na masce. Maska została jakby poddana takiemu zabiegowi. Natomiast no, jeśli załóżmy usunie się te wszystkie jakby zanieczyszczenia i nam to ułatwia pracę i polerka jest bardziej efektowna, bo załóżmy jeśli tego nie zrobimy, to wszystkie te załóżmy śmieci, wszystkie zanieczyszczenia wpadają nam pod gąbkę i ciągniemy to po całym aucie. I jednym słowem rysujemy auto, czyli mija się to możemy kompletnie z celem. Całkowitą krzywdę. Mija się to kompletnie z celem. A na końcu i tak wrócimy do Was. Tak, tak. Kuba cały czas ciężko pracuje, my tutaj patrzymy na tą pracę, no i ileś razy została zmieniona pasta. Tak. Co teraz? Teraz, gdy lakier jest już, że tak powiem, wypolerowany, nie ma na sobie jakby rys, prawda, możemy właśnie zastosować ten zabieg nanotechnologii. Kolega tutaj akurat będzie mieszał dwa preparaty. Później natomiast trzeba położyć właśnie cieniutką warstwę tego preparatu, prawda? Odparuje alkohol, cały ten preparat, czyli ta nanotechnologia zostanie w lakierze. Rozumiem, że alkohol odparuje z maski, nie z kuby. Tak, 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 z kuby nie. Natomiast później właśnie, gdy alkohol ten odparuje, trzeba wziąć jakby resztkę tej nanotechnologii, trzeba jakby rozetrzeć, powycierać. A później zademonstrujemy, co się dzieje z wodą właśnie przy nanotechnologii. Na ile czasu nam starcza ta nanotechnologia? To jest jakby uzależnione od tego, jak traktujemy auto, prawda? Jeśli pojedziemy, załóżmy, na myjnię szczotkową, no to jest 2-3 mycia, prawda? To jest najgorsze, co no może właśnie, być. No właśnie, na czym polega myjnia szczotkowa? Tak, to jest najgorsze, co może być, ponieważ te szczotki, one jakby cały ten brud na samochodzie ciągną nam po całym aucie i po prostu rysują nam całe auto. To, że auto jest czyste, nie znaczy, że po prostu, że no się właśnie, nie rysuje, ale jedziemy, prawda? Ja załóżmy swoim autem, jadę na myjnię bezdotykową i myślę, że auto jest czyste, tak? Podchodząc z boku auta, przecieram ręką i zostawiam ślad. Tak. I co wtedy? No jak mam myć auto? Mycie jakby auta, no takie najbardziej profesjonalne mycie auta, no to jest jakby ręczne mycie auta, prawda? Czyli najpierw spłukanie tej wierzchniej warstwy tego brudu, dopiero później użycie gąbki, prawda? I umycie całego auta, oczywiście później znowu spłukanie preparatu. Natomiast myjnie bezdotykowe, one usuwają tylko taką wierzchnią jakby warstwę tego brudu. W 100% nie domyjemy auta, choćbyśmy nie wiadomo ile pieniążków wrzucili do tej maszyny, to i tak nie umyjemy w 100% auta, prawda? Do tego musi być odpowiednia chemia. Maska została wytarta i już jest jakiś efekt. Ale to nie wszystko. Teraz ta nanotechnologia. Tak. Teraz będziemy właśnie robić miksturę tego preparatu. Czyli to też jest chemia, którą tylko Wy posiadacie. Tak, tak. To jest chemia firmy APP. Co dokładnie się znajduje w tej chemii, ciężko powiedzieć, no bo to są jakby tajniki firmy, prawda? Liczy się pewnie też odpowiednia ilość roztworów. Nie można z niczym przesadzić, tak? Znaczy, to są jakby takie same proporcje dwóch preparatów, natomiast no, kwestia położenia grubości tej powłoki, czy załóżmy, no, czy ilości tego preparatu na auto, no, to jest kwestia wyczucia. Prawda? To już trzeba wiedzieć, trzeba umieć, bo no, jeśli się położy tego za dużo, to później nie dopolerujemy auta, żeby ściągnąć nadmiar tego nano, prawda? I to też znowu się powstaje pytanie, że można sobie właśnie narobić samemu biedy, prawda?
Też prosiłbym, żeby nie wierzyć w takie jakby technologie, gdzie można to kupić w jakichś supermarketach, prawda, załóżmy niewidzialna wycieraczka, czy załóżmy też jakieś preparaty do lakieru, no bo one są, one działają, ale nie w takim stopniu jak profesjonalne, załóżmy, preparaty. No, nie mówię akurat tutaj o naszej firmie, ale ogólnie o profesjonalnym preparacie, gdzie robią to ludzie, którzy się znają, prawda. Ten preparat, tak jak już wspomniałem, to jest niewidzialne dla ludzkiego oka i jedynie po prostu jest efekt taki, że z czasem widzimy jakby zalety tej nanotechnologii, że po prostu auto się nie porysuje, prawda? Auto przy wycieraniu nie będzie miało smug, nie będzie miało rys, prawda? Specjalna chemia. Tak, dokładnie. Spójrzcie, drodzy widzowie. Ważne, żeby też to równo rozprowadzić. Dokładnie. Tak jak wspomniałeś, jest to z alkoholem i ten alkohol w tym momencie już odparował. Przecież Kuba naniósł przed chwilą preparat, a już go prawie nie ma. Żeby zrobić całe auto w takiej nanotechnologii, wypolerować, są to już większe koszty, tak? Tak, dokładnie. No, cały to jakby renowacja lakieru, prawda, czy załóżmy polerowanie matowego, czy polerowanie nabłyszczające, koszt takiego jakby zabiegu, no to jest uzależnione od wielkości auta, prawda, i od tego, w jakim stanie jest lakier. Załóżmy przy polerowaniu matowego usuwamy jedynie po prostu drobniutkie rysy, drobne zmatowienia, prawda, i średnio jest to koszt od, załóżmy, 350 zł wzwyż, prawda, natomiast jeśli chodzi o renowację lakieru, gdzie wycinamy praktycznie każdą rysę, chyba że jest grubie niż jakieś bezbarwne, czyli załóżmy są klasyczne otarcia kwalifikujące się do naprawy spod, czyli lakier, no to wtedy no, niestety jest po prostu no, zupełnie inna, że tak powiem, technologia. Natomiast jeśli chodzi o renowację lakieru, no to jest to koszt od 750 zł w górę, prawda? Ale to jest, no tak jak już wspomniałem, jest to bardzo efektowne. Natomiast jeśli chodzi o nanotechnologię, jest to dodatkowy zabieg i też tu są jakby gabaryty auta ważne, no bo wiadomo, więcej preparatu schodzi załóżmy na BMW X6, a załóżmy no, na Toyota Yaris, prawda? Natomiast nanotechnologia to są koszty od około 450 do 1000 zł, prawda? To też jest od gabarytów auta. Rozumiem, że nakładanie preparatu zostało już zakończone. Tak, dokładnie. No sam jakby proces nakładania, prawda, no, nie trwa długo, nie jest aż tak skomplikowany, bardziej chodzi o czas jakby schnięcia, prawda. Teraz trzeba pozostawić preparat, żeby właśnie ten alkohol odparował, dopiero później można mięciutką szmatką wypolerować lakier. Następnie trzeba auto zostawić na parę godzin, żeby ta cała powłoka, ta cała jakby struktura nabrała swojego, że tak powiem, swojej twardości, prawda, czyli po prostu utwardziła się w 100%. W telewizji, tak jak wspomniałem, czas szybko płynie, więc może zaczynamy od wycierania. Otrzymujemy tą idealną powierzchnię lakieru, którą moglibyśmy otrzymać po malowaniu, bez malowania. Znaczy to akurat bez malowania, znaczy przy malowaniu to tak akurat nie do końca, ponieważ no, każda jakby maska, prawda, przy naszych polskich drogach no, ma swoje mankamenty, prawda, takie odpryski od kamyczków, no niestety to jest no, nieuniknione, zwłaszcza, że teraz mamy remonty dróg, prawda, no, jest tam dużo piachu, jest tam dużo żwiru i często właśnie te wszystkie kamyki uderzają właśnie w powłokę lakierniczą. Nanotechnologia w pewnym stopniu też jakby zapobiega, natomiast no, nie oszukujmy się, jeśli uderzy kamień wielkości no, 5 złotówki, no to niestety zrobi nam krzywdę na samochodzie, natomiast chodzi o piasek, prawda, lakier jest twardszy, bardziej jakby jest odporny właśnie na obicia, na załóżmy odpryski, natomiast no, też nie oszukujmy się, że jeśli ktoś podejdzie z gwoździem, no to nie porysuje lakieru, prawda, to aż na porysuje, na tyle, ale jest wytrzymały. Tak, ale na tyle nie jest aż tak twarda, żeby uniknąć właśnie zarysowania ostrym przedmiotem, prawda. Teraz zobaczymy, na czym polega efekt końcowy.
Może odkleimy tą taśmę. I ostatnia warstwa. I to jest ta różnica między niepolerowaną powierzchnią, a tą z nanotechnologią. Ogromna, ogromna, drodzy widzowie. Ale żeby o tym się przekonać, dajmy tą wodę i pokażmy. Uwaga, będzie mokro. Tutaj wody od razu nie ma, a na tej stronie cały czas spływa. W takim razie mamy dowód na to, że wytworzyła się ochronna warstwa na samochodzie. Tak, dokładnie. No, tak jak już wspomniałem, no, w tym momencie lakier jest idealnie śliski, prawda? No, kropla wody, sami widzimy, jak kropla wody, po prostu no, jej soczewka po prostu się tak skupia w jednym miejscu, że ona nie ma na czym się zatrzymać. Natomiast no, tak jak tutaj widzimy, no, woda praktycznie stoi, prawda? Bo ona wnika jakby w rysy, prawda? I dlatego powstaje tak zwana tafla wody. Taką nanotechnologię możemy także zastosować na przednią szybę. Nie pełni ona funkcji ochronnej, ale bardziej poprawia widoczność. Ponieważ przy 60 km na godzinę krople wody automatycznie uciekają do góry. I też nie musimy włączać wycieraczek. Nie musimy włączać wycieraczek. I też właśnie nie powstaje tak zwana tafla wody, tylko kropla po prostu skupia się jakby... Jakbyśmy byli świeżo po umyciu auta. Tak, dokładnie. Z nawoskowaną szybą. Tak, no przednie szyby akurat się nie woskuje, bo to źle wpływa właśnie na widoczność. Natomiast nanotechnologia to też jest taki właśnie niewidzialny filtr. I właśnie szyba jest wtedy idealnie gładka i kropla wody automatycznie ucieka do góry, prawda? Natomiast też mamy taką jakby usługę jak nanotechnologiczna ochrona tapicerki. Jeśli załóżmy włókienka są ściśle między sobą powiązane, prawda? Powstaje tak zwane kacze pióro, czyli można wylać szklankę kawy i dosłownie ściągnąć to ręką. Natomiast jeśli włókienka są szeroko między sobą poukładane, to... chłonie. Tak, chłonie, ale plama nie wnika w strukturę materiału. Można to ściągnąć gąbką, można to ściągnąć wodą, prawda? Bardziej ułatwia jakby to czyszczenie. I to jest właśnie technologia, której możemy się przyjrzeć w firmie S+, do której zapraszamy, tak jak w zeszłym tygodniu, na renowację kloszy, na nanotechnologię oraz na różne inne procesy, o których dowiecie się w kolejnych odcinkach Jazdy Próbnej. Dziękuję Ci, Mariuszu. Ja również. Dziękuję również naszemu przyjacielowi, który dokonał tego całego zabiegu. My się widzimy już za tydzień w kolejnym odcinku Jazdy Próbnej. Wchodźcie na naszą stronę internetową www.tv-trwam.pl. Tam w dziale Video Stream zobaczycie wszystkie nasze odcinki. Oglądajcie nas koniecznie specjalnie dla Was. Przygotujemy wszystko z dziedziny motoryzacji, dzięki czemu nasz program zawsze będzie chętnie oglądany. Do zobaczenia już za tydzień.